Od poniedziałku 3 września zapraszamy do lektury zupełnie nowego Wprost. Ze zmianami makiety tygodników jest tak, że część czytelników w ogóle ich nie dostrzega. Część czytelników dostrzega i irytuje się, że zmieniono gazetę, która tak bardzo im się podobała i do której byli przyzwyczajeni. Dopiero po pewnym czasie przychodzi przyzwyczajenie i czytelnicy zaczynają lubić to, co im zaoferowano. Kasprze, podstawowe pytanie, dlaczego zmieniamy makietę Wprost? Zmieniamy makietę Wprost, żeby być bardziej nowocześni, żeby iść z duchem czasu. Zmieniają się media, nowi czytelnicy oczekują też takich zmian od naszego tygodnika. No dobrze, ale jaki efekt w tej nowej makiecie chcieliśmy osiągnąć? Co ty chciałeś osiągnąć jako autor tej makiety? Chcemy pokazać, że jesteśmy nowocześni, że idziemy z duchem czasu i że też robimy tygodnik czytelny i łatwy w odbiorze, ale też szybki, dynamiczny, nowoczesny. Tygodnik, w którym jest to, co najważniejsze w tygodniu właśnie. Pismo bardzo aktualne, gorące, żywo reagujące na to, co dzieje się na świecie. W jaki sposób możemy to pokazać graficznie? W nowej makiecie Wprost będziemy mieć na pewno odniesienia do strony internetowej. Ta interaktywność to są nowe narzędzia po prostu, które umożliwią czytelnikowi rozszerzanie tych treści, które mamy w magazynie, rozszerzanie ich poprzez stronę internetową, ale też szybka nawigacja po magazynie. Nowa makieta daje taką możliwość, że ta prędkość czytania i szybkość docierania do informacji nie będzie grała istotną rolę. I myślę, że w tej makiecie udało się to uzyskać. Co zmieniamy na okładce Wprost? W czym ona będzie inna od dotychczasowych? Wprost jest gazetą nowoczesną, ale też jesteśmy mocno osadzeni w tradycji gazety i w ogóle w tradycji mediów, więc ta okładka z jednej strony jest tradycyjna, czyli zostajemy ze starą winietą, zostajemy z obrysem okładki, czyli czerwoną ramką, do której wszyscy nasi czytelnicy są przyzwyczajeni, zostaje żółty pasek na górze, na którym mamy nasze zapowiedzi najciekawszych tematów w numerze, ale te wszystkie rzeczy są potraktowane w sposób nowoczesny, nowoczesną typografią. Na nowej okładce będzie z lewej strony pasek z najciekawszymi tematami, które czytelnik może sobie odnaleźć. Oczywiście wszystkie okładki będą komponowane w sposób dynamiczny i w sposób atrakcyjny i na bieżąco. Czyli na nowej okładce sprzedajemy więcej artykułów, promujemy więcej artykułów ze środka naszego tygodnika, uznając, że czytelnik powinien mieć szerszy wybór niż dotąd. Czytelnik chce dostać rodzaj menu już na okładce, gdzie my pokazujemy to, co naszym zdaniem najważniejsze i najciekawsze. Jak zmienia się spis treści? Spis treści będzie zaprojektowany w ten sposób, że będzie podzielony na działy. Dzięki temu eksponujemy najciekawszy materiał z danego działu z krótkim opisem. Decydujemy się na promowanie tych materiałów, które są najważniejsze w gazecie, czyli czytelnik dzięki temu będzie wiedział, gdzie jest i wiedział, co jest najważniejsze we Wproście. W środku gazety w jaki sposób ułatwiamy nawigację? Jak pomagamy czytelnikowi dostać się do tych treści, które go przede wszystkim interesują? Wiadomo, że czytamy oczywiście tytuły i te tytuły są specjalnie zaprojektowane w sposób czytelny, ale czytamy też podpisy pod zdjęcia, bo duże kolorowe zdjęcia zawsze szukamy podpisu, chcemy wiedzieć, o co chodzi. W związku z tym te podpisy pod zdjęcia zostały tutaj w sposób wyraźny zaakcentowane. One są wyciągnięte jakby na pierwszy plan i przy pierwszym przeglądaniu skanujemy po prostu te podpisy. Oprócz tego sama struktura stron jest zakomponowana w ten sposób, że zawsze mamy miejsce między szpaltami na takie wejścia do tekstu, czyli takie rzeczy jak wyimki oczywiście klasyczne, ale też ramki, małe zdjęcia. Trochę mam wrażenie, Kasprze, że używamy slangu dziennikarskiego. Generalnie chodzi o to, żeby czytelnik mógł łatwiej dotrzeć do tych treści, które go interesują w gazecie, żeby mógł znaleźć i tekst, i zdjęcia, i materiały dodatkowe, które służą temu, żeby czytelnicy mogli lepiej poznać zjawiska, o których piszemy, więcej dowiedzieć się o ludziach, którzy są bohaterami naszych tekstów, dodatkowe elementy, które uzupełniają główny materiał. Od 3 września w kioskach nowy Wprost. Aktualny, gorący, nowoczesny, zupełnie inny niż do tej pory. To, co najważniejsze.